zmarłe dzieci utracone są przybranym dzieckiem Boga. Bóg wzywa je teraz do siebie, daje im udział w życiu wiecznym. Wierzymy, że one i my we wspólnocie modlitwy umacniamy nas samych, ich rodziców i wszystkich, którzy opłakują ich odejście. Takimi słowami ksiądz Zbigniew Cebański rozpoczął coroczne uroczystości z okazji Dnia Dziecka Utraconego. W Koninie obchodzony jest od 2017 roku. To jest dzień szczególny przede wszystkim dla rodziców, dla najbliższych, którzy utracili dziecko zbyt wcześnie. Zbyt wcześnie dzieci, które nie poznały życia, nie zaznały szczęścia, miłości, no najbliższych. Każdego roku tego dnia odbywają się pochówki tych dzieci, które zmarły przed narodzinami w ciągu minionych 12 miesięcy. Tym razem było ich 7. Spoczęły w specjalnie dla nich przeznaczonej mogile. Rodzice, którzy tracą dzieci, które powinny żyć, dzieci nienarodzone niejednokrotnie, tracą je w okolicznościach wtedy, kiedy są pełni nadziei, że będą mogli cieszyć się potomstwem, nagle okazuje się, że gaśnie ich życie. Ale ważne jest to, że jest takie miejsce na terenie cmentarza komunalnego w Koninie, na Morzysławiu, że mogą tutaj każdorazowo, kiedy tylko poczują potrzebę, przyjść i wspomnieć swoje nienarodzone dzieci. Dzień Dziecka Utraconego obchodzony jest 15 października. Data nie jest przypadkowa. Tego dnia mija średni okres ciąży rozpoczętej 1 stycznia.